I ja bym wskazać jedno ćwiczenie, które poza oczywiście odtłuszczeniem maksymalnym klatki spowoduje prążkowanie klatki. To jest to na pewno. Witam wszystkich, tu kołodziejczyk Andrzej z mojego Bumblebee. A jak pamiętacie, na koniec czerwca zaplanowałem sobie taką, powiedzmy, formę plażową. Dzisiaj po treningu pokażę tam swoją formę plażową. Także jak jesteście ciekawi, jak przygotowałem swoją sylwetkę na lato na plażę, to oglądajcie film do końca. Tak jak wspomniałem, to jest taka pozycja wyjściowa, ta moja forma plażowa do formy startowej. Tak zamierzam być gotowy do startów pierwszych już na początku września. Nie wiem w ogóle, jak ten sezon będzie wyglądał dokładnie, ale zakładam, że on może się nawet skończyć w listopadzie. Także będę gotowy na początku września, ale nie będę, powiedzmy, już taki na maksa wypompowany, że jeszcze będzie rezerwa na podkręcenie tej formy pod koniec jesieni. Zrobiłem dzisiaj klatkę i biceps. Wprowadziłem do treningu klatki drop sety. Oczywiście w podstawowym ćwiczeniu, czyli wyciskaniu sztangi na skosie. Zrobiłem to dzisiaj w maszynie Smitha, żeby lepiej te drop sety zrobić. No, musiałem sobie sam niestety ściągać ciężary, ale na Smitha się to da zrobić. W drop setach, co jest ważne, przede wszystkim w tych seriach po zejściu obciążenia, ważny jest oddech i stabilizowany oddech i nie wolno się spieszyć. To znaczy, ja widzę, co niektórzy, jak robią drop sety, po prostu jak już ujmą obciążenie i machają jak najszybciej, żeby skończyć tą serię, a to też nie o to chodzi. Zdejmując obciążenie i robiąc drop seta, czyli taką kolejną serię na mniejszym ciężarze, robimy to tak samo jak na pierwotnym ciężarze, czyli powoli opuszczamy, kontrolujemy ciężar, oddychamy odpowiednio i wtedy można nawet kilka powtórzeń więcej zrobić. Potem na klatkę, oczywiście z rozpiętki, też na lekko podniesionym skosie, wyciskanie na maszynie i na koniec krzyżowanie linek. Jeżeli miałbym wskazać jedno ćwiczenie, które poza oczywiście odtłuszczeniem maksymalnym klatki spowoduje prążkowanie klatki, to jest to na pewno krzyżowanie linek. Uwielbiam to ćwiczenie, szczerze mówiąc, i ono naprawdę działa. Jak jestem w formie, nie chwaląc się oczywiście, mało kto ma tak poprążkowaną klatkę jak ja i uważam właśnie, że to jest zasługa tego ćwiczenia. I też nie macham tego jak najszybciej się da i żeby tylko skończyć serię i odbębnić. Zawsze staram się chwilę, ułamek, nawet sekundy przytrzymać uchwyty wyciągów w szczytowym skurczu mięśnia i powoli ogłuszyć i maksymalnie rozciągnąć. Także do sezonu plażowego jestem gotowy. Zapraszam na mój trening klatki i oczywiście zapraszam do obejrzenia tej mojej formy plażowej. Dajcie znać w komentarzach, czy forma daje radę, czy jeszcze jednak jest za słaba. To jest taka forma plażowa trochę specyficzna, bo zwykle forma plażowa oznacza u mnie taką mniejszą masę mięśniową niż zwykle posiadam i no to wiadomo, w takim okresie lżejszym, no nieco wyższy poziom tkanki tłuszczowej. No tu jest troszeczkę niższy poziom tkanki tłuszczowej, no ale taka wersja plażowa maxi, powiedzmy, jest teraz trochę większy jestem niż zwykle, jak mam formę plażową. No ale to jest taki, tak jak powiedziałem, punkt wyjścia do zrobienia formy. Powiem wam szczerze, że jak śledzicie moje przygotowania, to wiecie, że niedużo ująłem kalorii i mówiąc szczerze, od tego momentu, kiedy zacząłem redukcję, uciąłem tylko 150 gram produktu węglowodanowego i do tej pory
to się tak utrzymuje. Oczywiście kardio codziennie 40 minut, rano na czczo. I tak się tego trzymam i to zaczyna powoli zaskakiwać wszystko. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś drastycznego obniżania kalorii, a nawet powiem więcej, jestem zwolennikiem zwiększania kalorii w miarę upływu czasu przygotowań. Oczywiście to trzeba swój znać już organizm, ale czasami jest tak, że w okresie przed zawodami, jeżeli sezon trwa długo, jem więcej kalorii niż i węglowodanów niż na masie. Pochłaniam to tak, że jestem cały czas głodny i ciągle spalam tkankę tłuszczową. Także wcale nie oznacza głodzenie się i minimalizm w kaloriach, nie oznacza robienie dobrej formy. Oczywiście trzeba zacząć ten deficyt, czyli trzeba te kalorie na początku zmniejszać, ale trzeba uważnie obserwować swoją sylwetkę. Jeżeli ona się zmienia, jeżeli ona się szybko otłuszcza, to można troszkę kalorii dołożyć i ten organizm dalej będzie te kalorie spalał. Oczywiście nie można sobie folgować wtedy jeść, ile się zapragnie tych kalorii, no bo nie o to chodzi. Ale minimalnie można dokładać tych kalorii i obserwować się oczywiście i wtedy, tak jak powiedziałem, możliwe jest nawet spalanie kalorii, spalanie tłuszczu, zwiększając te kalorie w miarę przygotowywania się. No ja na razie nie zwiększam, no jeszcze tej tkanki tłuszczowej nie mam na tyle niskiej, żeby tu się bawić w takie zwiększanie kalorii. Czyli raczej się trzymam tej założonej ilości kalorii. Na razie się tłuszcz spala w takim tempie zadowalającym mnie. Nigdzie mi się nie spieszy. Także tyle na dzisiaj ode mnie. Pamiętajcie o subskrypcji. Dajcie znać w komentarzach odnośnie tematów filmów, jakie chcielibyście, żebym poruszył. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie moją formę plażową. Czy mogę wyjść na plażę, czy raczej lipa. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się, na razie. Pierwsze ćwiczenie, uciskanie sztangi na skośnej ławce. Tutaj wykorzystuję maszynę Smith. 8 powtórzeń. Robię jedną serię roboczą po dwóch seriach rozrzutkowych, czyli na pierwszą serię była 60, na drugą 100. Tutaj widzicie serię roboczą na 140 kg. Staram się powoli opuszczać sztangę w okolice obojczyków. Pośladki twarde na ławce. I właśnie robimy zejście. Pierwsze z ciężaru, czyli drop seta. Druga seria, w zasadzie dalszy ciąg pierwszej serii, tym razem na 100 kg. Trzeba tutaj pamiętać o także powolnym opuszczaniu, kontroli ciężaru. Często widzę właśnie ludzi, że przy drop setach starają się już jak najszybciej zakończyć tego drop seta. Tutaj trzeba uspokoić, powoli opuścić i zdjęcie na końcu. I ostatni drop set na 60. Mięśnie już bardzo palą, ale właśnie o to chodzi w drop setach. Jeszcze około 8 ruchów na 60 kg. Cały czas biodra, pośladki na oparciu. Często widzę ludzi, jak się podnoszą do góry, to wtedy traci sens w ogóle ta skośna ławka, skoro podnosimy biodra i jesteśmy tak jakby na płaskiej ławce. Widzicie delikatne nawet przytrzymanie, głębokie zejście, napięcie i klata. Drop set naprawdę porządnie przetrenowany. Drugie ćwiczenie na klatkę, rozpiętki na skocznej ławce. Tutaj robię dwie serie po około 12 powtórzeń. Łokcie staram się kierować do tyłu. Robię, jak widzicie, lekki skręt nadgarstka, ale nie przesadny. Hantle zatrzymuję w górnej fazie mniej więcej w odległości 30 cm hantle od siebie. Nie ma sensu ich zbliżać, czy tam nawet stukać. W górnej pozycji tam już tak nie ma żadnego napięcia. Kolejne ćwiczenie, wyciskanie na maszynie siedząc. Tutaj dobre jest to, że uchwyty lekko schodzą do siebie podczas wyciskania. Staram się maksymalnie rozciągnąć klatkę i spiąć ją w szczytowej fazie powtórzenia. Ruchy wolne, kontrolowane.
Często widzę ludzi nawalają kupę talerzy i robią takie półruchy, nie robią tego dokładnie. Ważne, żeby się pochwalić ilością talerzy na maszynie, a tu nie o to chodzi. Naprawdę kontrola ciężaru i pełne spięcie to jest podstawa. Robię dwie serie po 10-12 powtórzeń. I ostatnie ćwiczenie na klatkę, krzyżowanie linek wyciągu. Tu robię dwie serie od 12 do 15 powtórzeń. Oczywiście pełne rozciągnięcie, szczytowe napięcie mięśni w końcowej fazie powtórzenia, pełna kontrola ciężaru. Pochylam się delikatnie do przodu, angażując trochę górną część klatki. I tak właśnie wygląda mój trening na klatkę. Zajmuje mi on 25 minut. Tyle wystarczy naprawdę, żeby porządnie przetrenować klatkę. Jeżeli dobierzemy odpowiednie ćwiczenia, będziemy odpowiednio technicznie te ćwiczenia wykonywać. Nie potrzeba naprawdę więcej. 20 minut w zupełności wystarczy, żeby porządnie przetrenować klatkę.